Siemanko moi drodzy, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Yuken, ósmy odcinek z levelowania konta Fishing Planet. Mamy moi drodzy 15 level, bardzo szybko wbity na Skalnym Jeziorze, na które oczywiście wrócimy w kolejnych odcinkach, ale tak się stało, co mówiłem w poprzednim odcinku, że kiedy wszedłem na Skalne Jezioro, odblokowały nam się ryby potwory, także na pewno w tym ósmym odcinku będziemy, znaczy w kolejnym odcinku, konkretnie dziewiątym, będziemy łapali szalonokiego buffalo, ale teraz robimy właśnie na 15 levelu pewne zmiany. Przeglądamy, co mamy w sklepie, bo to jest moment, w którym czas na zakupy. Zobaczcie, mamy prawie 22 tysiące gotówki, zobaczcie, ile mamy monetek, to wszystko wyszło z tych fajnych rzeczy. Co byśmy chcieli na pewno tutaj kupić? No moi drodzy, zdecydowanie trzeba zobaczyć pokrowce na wędziska, bo chciałbym mieć przy sobie trzy wędki, także pokrowiec na wędzisko kupujemy. Następnie podpórki na wędki, koniecznie tą podpórkę na dwie wędki. No i oczywiście będzie konieczne, abyśmy moi drodzy kupili siatkę, także tak struna, cyk, a do magazynu trzeba, dobra. To oczywiście już moi drodzy będziemy sprzedawali, no dobra, zaginął to zaginął, mówi się trudno. Czyli potrójny pokrowiec, podwójny sprzedajemy, no kasy z tego nie będzie, wiadomo. Podpórka na dwie wędki, także pięknie. No i zostaje nam siatka 25 kg, już struny więcej kupować nie będziemy. To jest nasza taka pierwsza poważna, moi drodzy, inwestycja. Zobaczcie, 25 kg, ja na to czekałem bardzo, bardzo, no już z niecierpliwością. Dobra, no i mamy jeszcze jedną wędkę, którą trzeba kupić. Aha, nam się wędki tutaj troszkę zepsuły, no to trzeba je szybko naprawić. Kołobrotek, cyk. Ciężarek 50 gram tu raczej nie był, tu był jakiś mniejszy ciężarek, ale on chyba nam w plecaku się 25 gram, a czekajcie, jaką dałem żyłkę? Żyłkę dałem nie wiem, skąd ja wziąłem tą żyłkę, bo tu miała być plecionka. Ja tu wziąłem jakąś inną żyłkę. Poczekajcie. Co ja tu mądrego zrobiłem? Fluorokarbon? Czekajcie, trzeba 2,7 kg, a siła hamulca 3, 3,5, 3. No to bym wolał to 3,6 dać, szczerze mówiąc. Ciężarek 25 gram jak najbardziej. 3,15 przypon. No, te haczyki tutaj były jedyneczki, bo było ok. Sygnalizator, no i tutaj sobie tam powiedzmy na małe żywce łowiliśmy, aczkolwiek ja mam też taki plan, moi drodzy, żeby minowi spróbować, będziemy łapać unikaty, ale to później, bo właśnie, teraz musimy zorganizować spinning, który będzie nam potrzebny też w misji do łapania szalonookiego buffalo, tak? Będzie nam spinning potrzebny, moi drodzy, czyli wędka spinningowa. Zobaczmy, co ile nas kosztuje. Mamy 11 tysięcy, żeby nie przesadzić. 4,5 kilo to już jest dosyć mocny spinning. To już jest, kurczę, moi drodzy, dosyć mocny spinning, 21 gram. To jest niby podobnie, tylko długość się różni. Ta długość mi nie jest nic potrzebna. No i wytrzymałość. Hmm, 4000 to jest dużo, ale myślę, że zaryzykujemy, kochani. Tym bardziej, że będziemy robili misję z potworem, tylko no nie jestem przekonany, czy taka długa wędka nam jest potrzebna. Ona się niczym nie różni tu w zasadzie. Dobra, bierzemy krótszą. Ok. Kołowrotki spinningowej. Teraz czekajcie, czekajcie, bo żebym się tu nie zawiesił. Zawsze zwracajcie na to uwagę. Czyli wędkę mamy do 4,5. Kilo, więc kołowrotki spinningowe na pewno będą mniejsze. Do 4,3. No ale drogi ten kołowrotek. Drogi, moi drodzy, drogi, drogi, plecionka. 4,3. Tu jest siła hamulca. 5,9. Nie, 4. Hmm. 4,3. 4 kilo, bo jest pytanie, czy nam na pewno taka jest potrzebna. No tutaj, jak widzicie, niektóre są tą primę. Musimy zobaczyć 14 plus 1, to jest kwestia łożysk.
No wolę więcej łożysk. 4. Wędkę mamy do 4,5 kilo. Do 4,5 kilo, więc no możliwy kołowrotek powinien być. 4,3 byłoby całkiem spoko, moi drodzy. 4,3. Dobra, tą czwórkę kupimy, bo jest troszkę tańsza. Chociaż to, oj, nie wiem, czy nas stać, kochani, na to. Musimy teraz patrzeć na kasę, bo mam, może nam nie starczyć kasy, moi drodzy. Tym bardziej, że nie potrzebujemy jeszcze takich spinningów, słuchajcie. Tak naprawdę my nie potrzebujemy. Nawet ten by był całkiem spoko. Bo przecież te pstrągi, one nie są cięższe niż tam. Tam nie ma 3-kilogramowego. Nawet tak na upartego 3,5 kilo byłoby całkiem spoko. Tu mamy 3-kilogramowy. 3,5 to za mało, ale tak 4,0 myślę, że byłoby spoko. Tu chodzi, jak widzicie, w tej chwili o... tu chodzi, kochani, w tej chwili o kasę. Ewidentnie chodzi o kasę. No. Prima. Kupujemy Primę. No widzicie, 1900 nam zostało. Także tylko i wyłącznie dlatego, że robimy misję, będzie to miało sens. Czyli 4 kg. I teraz wykorzystamy może tą plecionkę 3,6. Ja bym wolał, żeby bliżej 4 była. Zobaczmy. Żyłki, plecionki. Plecionki są najpóźniej zresztą dodawane. 3,6. Czyli tą mamy. Fluorokarbonowe, zobaczmy. Widzicie, to jest bardzo trudna decyzja. Musicie zwracać na to uwagę. A nie chcemy też 3,6. Czyli dupa. No i zobaczmy zwykłą. Mono. Nie chcemy, słuchajcie, żetonów wydawać. 3,6. Czyli wszystko jest 3,6. Nie ma nic mocniejszego niż 3,6. Czyli mówiąc szczerze, skoro nie ma nic mocniejszego, to nie ma najmniejszego sensu, abyśmy, słuchajcie, cokolwiek tutaj zmieniali. Niech będzie ta blacha wąska 1,0. Ona myślę, że będzie 7 gram, a ciężar wyrzutu jest 21 gram. Więc jak widzicie, ta blacha już jest zbyt lekka. Blacha wąska 7 gram. No zostawmy, zobaczymy, jak to będzie działać. Potestujemy i tak na samotnej gwieździe, prawda? Także moi drodzy, na samotnej gwieździe, no... Nie można tu przy... No, na razie przyponu nie będziemy zakładać. To nam się przyda, słuchajcie, na samotnej gwieździe, dlatego że musimy złapać kłębek żyłek wędkarskich i to będziemy robić. I na tej samotnej gwieździe, robiąc tą misję z szalonochim Buffalo, tam sobie kasę podreperujemy. Czyli co mamy? Mamy możliwość 3 wędek ze sobą, mamy podpórkę na 2 wędki, czyli idealnie 2 będą na stojaku, 1 w ręce. Siatka 25 kilo, wszystko jest git według mnie. Można by zobaczyć, ale na ten moment nie chcę, bo mi nogi są zbyt drogie, żywce Shinry są również, kochani, zbyt drogie, więc raczej bym tutaj, tym bardziej, że tu są dostępne jeszcze żywce tej postaci, więc odpuszczamy ten temat. Odpuszczamy ten temat, żywce Shinry będą dopiero na 19 levelu, cierpliwie czekamy, cierpliwie czekamy. Czyli ja jestem generalnie w tej chwili przygotowany do następnej misji, do następnego odcinka, w którym będziemy się przygotowywali do łapania potwora na samotnej gwieździe i tam będziemy, kochani, go łapali. Także w następnym 9 odcinku, moi drodzy, będą przygotowania do misji Szalonokim Buffalo. Tymczasem zakupy zrobione i lecimy dalej. Do zobaczenia w następnym odcinku.